Siemano, chciałem wam pokazać coś takiego. Mamy tu pułapkę. Pułapkę żywołowną. Pułapka żywołowna na kuny. Kuny, bobry. Raczej nie, szczerze to jest, jak określam wielkość na kuny, szczury. No, to bardziej tchórze ewentualnie. I tu mamy przynętę na te zwierzaki. O, huk, jedno wpadło. No i spadło. Okej. O co chodzi? Ta mała przynęta to jest ogólnie susz ryb morskich, który intensywnie wali i który będzie postawiony na tym właśnie tam. To widać. O, wystawionym tatce i sobie zwierzątko wejdzie sobie tędy, nadepnie na pedał i się drzwiczki zatrzasną. Jest to genialne. Dobra, umieścimy 3 sztuki. Wiecie, ogólnie słuchajcie, chodzi o to, że czekajcie, jak to umieścić, bo to jest coś takiego. O, 3 sztuki wystarczą, to i tak będzie dobrze dawało. O, jeszcze trzecia. O, pięknie. Dobra. I teraz byłby niezły cyrk, bo tu się pręt od klatki obluzował. O. Okej. Teraz delikatnie. Zero gwałtownych ruchów. To sobie założyć na to. Dobra, i mamy uzbrojoną klatkę w żarcie. Jak zresztą widzicie. I gdzieś tu ją postawię. Wiecie, ja nie wiem po prostu, czy ja mam tu kuny, czy ja mam tu szczury. Więc po prostu powiem tyle, zabawa trwa. Ja wolę po prostu, wiecie, zamiast używać pułapki klejowej, przez którą te zwierzę może cierpieć, zdychać w agonii, to wolę użyć takiej klatki, złapać, pojechać daleko, wypuścić na wolność, niech tam sobie żyje, to z daleka od domu. Dobra, chowamy resztę przynęty i tyle. A nie, że będę, wiecie, sadystą i temu zwierzakowi życie odbierał. To, że łazi, to łazi, wiadomo, na poddaszu waszego domu jest ciepło, jest stabilnie i zawsze jakieś zwierzę wam wejdzie. No, więc ja uważam, że taka forma łapanki jest lepsza niż pułapka klejowa. Oczywiście rozmiar oczek, to wiadomo, że mysz przez to przyjdzie, ale szczurku na już nie. Więc sobie zabiorę stąd głośnik Bluetooth. Ten, który tu stoi obok. Aha. Bo już nie będziemy za jego pomocą wypłaszać, bo to nie ma sensu. No dobra. Teraz to tylko muszę zrobić, też kawałek przesunąć. O. I postawić pułapkę. Tam jest pułapka klejowa na myszy. Ale to jest na myszy. I tylko na myszy. Postawimy ją tutaj. I to też ostrożnie. Bo to właśnie chodzi o to, żeby to zrobić ostrożnie, nie na wariata. O to ja tu głośnik Bluetooth zawadziłem. O, powoli, ostrożnie.
Okej, okay. Oczywiście trzeba się kawałek przeczołgać jeszcze. Dobra. Ja powiem wam tak, wiem, że będziecie to w kijowej widzieć, ale nie chcę mi się brać oświetlenia lepszego. O. No i dobra. I mamy pułapkę żywołowną nastawioną, uzbrojoną. I mówię, zwierzę nadepnie pedał, zwolni dźwignię i się drzwi zatrzasną. Jest to genialne. Ja uważam, że już bardziej rozwiązania nie znam. A głośnik i tak stąd zabiorę, bo już jego tutaj działanie przeszło. Ja uważam, że i tak to będzie bardziej, jak to się mówi, lepsze działanie niż pułapki żywołowne, które mają dobrą skuteczność, ale od razu zwierzę idzie do piachu, jak to się mówi. A tutaj co złapiecie, to zawsze możecie wywieźć, wypuścić na wolność. Ja ogólnie mam taką zasadę, że jeżeli życia nie dałem, nie odbieram go. No. No i to by było na tyle. Zobaczymy, co tu się złapie. Mam nadzieję, że coś się złapie. Będę mógł wam pokazać, że coś złapało się. Dobra, trzymajcie się, na razie.